Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Nazywam się Karolina Wanda Olszowska i mam ogromną przyjemność prowadzić ten cykl o wkładzie Polaków w naukę, o tym, jak Polacy tworzyli naukę. Dzisiaj porozmawiamy trochę o wojsku, wojskowości i wkładzie Polaków właśnie w tą sferę. Moimi Państwa gośćmi są profesor Michał Baczkowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, bardzo mi miło. Doktor habilitowany Marek Deszczyński z Instytutu Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry Państwu. I magister Dawid Gralik, doktorant w Pracowni Historii Wojskowej Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, witam Państwa. Ja swoje pierwsze pytanie chciałabym skierować do pana profesora Baczkowskiego i zapytać o Tadeusza Kościuszkę, dlatego że jest on jakby nazywany jednym z ojców nowoczesnych fortyfikacji. Chciałam zapytać, czy faktycznie tak jest, czy w ten sposób można go nazwać i czy wprowadził coś ważnego i przełomowego właśnie w te fortyfikacje. To jest jakby, czy to jest jego jedyny jakby wkład w rozwój inżynierii wojskowej, czy jeszcze coś mu zawdzięczamy? Panie profesorze, oddaję głos. Z Tadeuszem Kościuszką oczywiście mamy jak zwykle duży problem, ponieważ traktujemy go w głównej mierze jako przywódcę powstania narodowego, jako wielkiego reformatora społecznego, jako pewien symbol patriotyzmu, jak gdyby spychając na plan dalszy jego działalność inżynieryjną. Czy był wykształconym inżynierem? To też jest pewien znak zapytania. Oczywiście uczęszczał do Akademii Rycerskiej, do szkoły rycerskiej w Warszawie, natomiast trudno jednoznacznie stwierdzić, że była to szkoła o charakterze politechnicznym. Wbrew często spotykanym sądom nie studiował na akademii jakiejkolwiek militarnej w Europie Zachodniej, przede wszystkim we Francji, natomiast w Paryżu uczęszczał do Akademii Malarstwa i Rzeźby. No oczywiście malarstwo i rzeźba to bardzo piękne przedmioty, w jakimś stopniu pomagające w ogarnięciu perspektywy, w ogarnięciu rysunku, geometrii, ale nie do końca mające pełny związek z inżynierią wojskową. Dlatego też, kiedy Tadeusz Kościuszko pojawił się w Stanach Zjednoczonych, nie był uważany tam za jakiegoś wybitnego wynalazcę, czy też wybitnego wojskowego. W gruncie rzeczy jego kariera inżynieryjna była karierą praktyka. Jego najważniejsze dzieła to realizacje oczywiście amerykańskie, przede wszystkim związane z budową fortyfikacji o charakterze polowym pod Saratogą w rejonie Filadelfii i no oczywiście najbardziej znana budowa twierdzy Westpoint, będącej do dzisiaj najważniejszą amerykańską placówką kształcącą wojskowych. I czy on był w tym momencie uznawany za ojca nowoczesnej architektury militarnej? Pytanie nie jest wbrew pozorom proste, ponieważ Kościuszko, tworząc swoje dzieła obronne, kompleksy fortów, fortyfikacje o narysie kleszczowym, stawiał się w głównym szeregu modernistycznych, nowoczesnych inżynierów wojskowych, stojących w pewnej kontrze do dotychczasowego, dominującego w Europie systemu bastionowego, wypracowanego jeszcze w wieku XVI, a oczywiście zmodernizowanego przede wszystkim przez francuskiego marszałka Sebastiana Vaubana w drugiej połowie XVII wieku. A więc jeżeli mówimy o Kościuszce jako o konstruktorze nowoczesnej fortyfikacji, to trzeba powiedzieć, że w latach 70. i 80. XVIII stulecia w tworzących się Stanach Zjednoczonych należał on do tej grupy progresistów. W związku z tym zresztą cały czas popadał w konflikty z francuskimi inżynierami wojskowymi, którzy również znaleźli się na tym gruncie. Możemy go zatem uznać za jednego z ojców, czy współojców raczej, nowoczesnej fortyfikacji, przede wszystkim o charakterze polowym. Często przytacza się dzieło bardzo niewielkie rozmiarami, ale właśnie mające stanowić o tej nowoczesności rozwiązań Kościuszki, a mianowicie fort o charakterze wieży artyleryjskiej zaprojektowany w West Point przez Kościuszkę, który stał się swoistym protoplastą późniejszych rozwiązań tego typu realizowanych chociażby przez Prusy czy też Austrię w pierwszej połowie XIX wieku. Rozwiązania Kościuszki oczywiście, jeżeli chodzi o budownictwo forteczne, znane są z ziem polskich, przede wszystkim z roku 1794, z czasów insurekcji. I tutaj, nie mając ani czasu, ani środków technicznych, ani od ostatecznych środków finansowych, Kościuszko znowu zaangażował się w budowanie fortyfikacji polowych, przede wszystkim o narysie kleszczowym, który był stosunkowo prostym rozwiązaniem, o wiele mniej skomplikowanych od narysów o rzucie bastionowym, które cały czas, przynajmniej we Francji, dominowały w budownictwie obronnym. Ale z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że analogiczne projekty fortyfikacji były już realizowane w tych samych latach przez innych polskich architektów, chociażby przez Karola Sierakowskiego, który od 1790 roku zaczął fortyfikować Zamek Królewski na Wawelu w myśl właśnie zasad fortyfikacji kleszczowej, stosunkowo prostej, stosunkowo łatwej w realizacji, a więc takiej, która była dostosowana do możliwości finansowych państwa. Czyli reasumując, żeby tutaj za długo nie wchodzić w jakieś szczegóły, ja utraktowałbym Kościuszkę jako eklektycznego inżyniera wojskowego, który pod wpływem zarówno prac teoretycznych, po części francuskich, tutaj możemy wymienić jako swoistego ojca duchowego Kościuszkę Montalemberta, który właśnie był zwolennikiem tego nowoczesnego systemu fortyfikacyjnego. A więc Kościuszko stał się jednym z praktyków realizatorów nowoczesnych koncepcji fortecznych. Ale musimy sobie też zdawać sprawę, że takich inżynierów było w ówczesnej Europie więcej. To nie tylko Tadeusz Kościuszko, to także pruska szkoła forteczna miała udział właśnie w rozbudowie nowej koncepcji budowania umocnień. Natomiast na ziemiach polskich, oczywiście Kościuszko obok Karola Sierakowskiego był chyba najwybitniejszym fortyfikatorem początku lat 90. XVIII stulecia. I to jest oczywiście główny wkład Tadeusza Kościuszki. Fortyfikacje ziemne, wielkie obozy polowe, ufortyfikowane, potrzebne dla zabezpieczenia armii, w oparciu o które to Kościuszko działał w początkowej fazie insurekcji w Małopolsce wiosną 1794 roku i wreszcie największy sukces militarny Kościuszki, którym przecież nie była bitwa pod Racławicami, a którym to sukcesem była skuteczna obrona Warszawy w oparciu o fortyfikacje współprojektowane także przez Tadeusza Kościuszkę przed wojskami pruskimi i rosyjskimi latem 1794 roku. Można powiedzieć, że kariera Kościuszki została zakończona przedwcześnie, gdyż wraz z upadkiem insurekcji później już Tadeusz Kościuszko nie miał możliwości czynnego włączenia się w kontynuowanie swoich dotychczasowych osiągnięć. Też na gruncie prac o charakterze teoretycznym kwestie związane z fortyfikacjami w zasadzie porzucił. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Do fortyfikacji jeszcze później wrócimy. Teraz chciałabym zadać pytanie panu profesorowi Deszczyńskiemu i zapytać się jakby o wkład Polaków, czy w ogóle w okresie międzywojennym, może w ten sposób, Polacy mieli jakiś wkład w rozwój wojskowej myśli technicznej i czy jakieś przykłady można tutaj wymienić, jakichś osób, o których warto wspomnieć właśnie w tym okresie? Proszę państwa, sytuacja, jeżeli chodzi o II Rzeczpospolitą, wyglądała tak, iż odrodzenie niepodległego państwa siłą rzeczy sprawiło, że jednym z głównych jego zadań, i to nie tylko w czasie wojen o granicę i przetrwanie, ale również w okresie, który my dzisiaj nazywamy międzywojennym, o którym może to jest dość banalne stwierdzenie, ale warto tę świadomość mieć. Nikt w 1921 roku nie wiedział, jak długo ten okres wtedy powojenny, a nie międzywojenny potrwa. Można powiedzieć, że większa część analiz tego czasu jest obarczona tym, że właśnie błędem, że patrzymy przez lornetkę niejako odwróconą i pewne rzeczy nam po prostu umykają. Głównym zadaniem państwa była obrona. Przygotowanie się do kolejnej wojny, która zasadniczo oczekiwano, że raczej może przyjść ze wschodu. Oczywiście nie wykluczano też wojny z zachodu i w sumie też wchodził w grę wariant podwójny, taki jaki rzeczywiście zaistniał we wrześniu 1939 roku. Skoro tak, no to po okresie niebytu państwowości zaistniała koniunktura do recepcji wynalazków wojskowych. Tu wiemy, jak przyjrzymy się dziesięcioleciom późniejszym niż okresy aktywności Kościuszki, że właściwie wiek XIX, a nawet jego druga połowa, czyli już czasy rewolucji, drugiej fazy, tak, rewolucji przemysłowej, burzliwego rozwoju przemysłu elektromaszynowego, znaczone są, jeżeli chodzi o ziemię polskie i Polaków, no, pewnego rodzaju deficytem. Jeżeli możemy mówić o jakichś wynalazkach, to one zasadniczo recypowane były poza granicami. To wynikało z faktu braku własnej państwowości, właściwie utraconego wieku XIX, co odczuwamy do dzisiaj i potykamy się o to i potykać się pewnie będziemy dosyć długo. Dla Europy, również Europy Środkowej, to był kluczowy moment, mieć wtedy własne państwo i sprawiać, że zyski z takiego, a nie innego układu ekonomicznego będą zostawały tu i będą tu reinwestowane. Więc jeżeli przejrzymy sobie wynalazców Belle Époque pochodzenia polskiego, no to oczywiście na pierwszy plan wysunie się Stefan Drzewiecki i będziemy mieli tutaj do czynienia z właśnie przykładem takim, gdzie jego aktywność to są obszary poza Polską. Jest to Austria, jest to Rosja, jest to Francja. I mamy wśród jego dorobku na przykład eksponowane do dzisiaj, bo się co po niektóre zachowały, okręty podwodne uzbrojone, jedne z pierwszych. Mamy eksperymenty w zakresie również lotnictwa. Jeśli idzie o ziemie polskie, możliwość przyjęcia wynalazków o charakterze wojskowym, w teorii zaistniała dopiero latem 1915 roku, czyli z chwilą, kiedy z ziem Królestwa Polskiego zostali usunięci Rosjanie przez wkraczające armie państw centralnych, niemiecką i austro-węgierską. Chociaż te pierwsze lata Polski centralnej, uwolnionej od Rosjan, to jest taki fundament II Rzeczypospolitej, to jednak rozwój wytwórczości potrzebnej wojsku był bardzo, bardzo powolny i szczerze mówiąc ograniczał się raczej do powstawania warsztatów naprawczych, które były potrzebne armiom okupacyjnym na przykład. Natomiast od listopada 1918 roku okazało się nagle, że w kraju właściwie nie ma żadnej wytwórni, nawet amunicji i nie wystarczą te doraźnie istniejące warsztaty. Żeby pokazać, cytując taki bon mot sprzed pewnego czasu, że nie było niczego, to uświadommy sobie, że w 1921 roku, czyli po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, czyli kiedy już minął ten okres największego napięcia sił odrodzonej Rzeczypospolitej, gdy już zaczęły pracować pierwsze zakłady przemysłowe wprost produkujące na potrzeby armii, to nadal zaopatrzenie w amunicję do broni strzeleckiej i samą broń strzelecką było po prostu na poziomie śladowym. Żeby osiągnąć powiedzmy 50% chociażby odsetek pokrycia tak zwanego wojennego zużycia amunicji i broni, trzeba było zbudować po prostu ten przemysł praktycznie od zera. Skoro tak, to znaczy, że w tymże rozwijającym się sektorze, który obejmował wszystkie rodzaje sił zbrojnych i bronie, z tym, że najpierw rzecz jasna wojska lądowe, później lotnictwo chwilę później, a na najdalszym planie byłaby to marynarka wojenna, mówiąc według dzisiejszego podziału, bo przed wojną był podział na wojsko i flotę tylko, to ta sytuacja oznaczała, że istnieje popyt na wynalazki. No i można powiedzieć tak, że nastąpiło uwolnienie swobody. I obserwujemy tutaj właściwie, można powiedzieć, swoistą eksplozję w ciągu tych niecałych 20 lat, no faktycznie od początku XXI, mówię specjalnie po zakończeniu wojny z Sowietami, więc jest to lat 18 i 10 miesięcy. Obserwujemy niebywałą wręcz eksplozję pomysłowości i, jak to się nieładnie nazywa, wdrożeń, czyli przyjęcia do produkcji, uruchomienia produkcji tych rozwiązań, które uznano za przydatne i użyteczne z punktu widzenia w tym przypadku obronności. No i teraz tak, jest bardzo duży problem z wymienieniem w krótkim czasie tego, co uważamy za najważniejsze, bo właściwie każdy podział może być dyskusyjny. Ja postanowiłem użyć tutaj takiego klucza, że z punktu widzenia II wojny światowej, tak, czyli tego konfliktu, w którym Polska no, znalazła się, jeśli chodzi o Europę, to na początku, i co przyniosło wkład największy, jeżeli chodzi o zwycięstwo tej strony dobrej, bo tu nie ma wątpliwości, czyli obozu sprzymierzonych. Na początku, no, dodajmy, złożonego kolejno z krajów, które wchodziły do wojny: Polski, Wielkiej Brytanii z dominiami oraz Francji. Tak to wyglądało we wrześniu 1939. No to na pierwszy plan wysuną się, co jest ciekawe, nie wynalazki, powiedzmy, z pierwszej czy drugiej fazy rewolucji przemysłowej, ale coś z fazy trzeciej. Czyli wysunie się problem enigmy, a ściślej kontrenigmy, bo tu trzeba to bardzo wyraźnie podkreślić. W Polsce stworzono system zaporowy, pozwalający no, niszczyć niemiecką przewagę w przekazie informacji w wojnie, tak zwanej wojnie radioelektronicznej. Wytworzenie no niejako na pół ślepo replik aparatury niemieckiej, nadążanie za ustawicznymi, no potem już niemalże codziennymi zmianami, to jest zasługa gigantyczna dużego zespołu ludzi. No tutaj na pierwszy plan oczywiście zawsze wysuwają się teoretycy, tak? Czyli Marian Rejewski i jego dwaj najbliżsi koledzy i przyjaciele, ale powiedziałbym, że trochę w cieniu pozostają ci, bez których no, pomysłowości technicznej i również możliwości produkcyjnych ten sukces nie mógłby być zdyskontowany. No i tutaj wysuwa się zasłużona, zapomniana już dzisiaj, choć ulica i budynek przekształcony istnieje do dzisiaj, ulica Stępińska na Czerniakowie, wytwórnia radiotechniczna AWA, która była zakładem, w którym produkowano, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, hardware i software potrzebny do łamania szyfrów. No i tutaj najczęściej no, wymieniany jest na przykład inżynier podporucznik rezerwy Antoni Palluth, który znany jest także w kulturze popularnej, no, mimo wszystko kino jest kulturą popularną, tak, choćby z serialu i filmu kinowego poświęconego właśnie enigmie z końca lat 70. Są bracia Danielewiczowie, obaj inżynierowie, o których też tutaj trzeba pamiętać. Jest wreszcie Edward Fokczyński, również inżynier. I pracownicy, których nie było zbyt wielu, ale każdy z nich w tymże zakładzie, gdzie no metody takie, powiedzmy, zagarmistrzowskie bardziej jeszcze, jeżeli chodzi o produkcję, bo to przecież były początki, prapoczątki komputerów, bez nich to nie byłoby możliwe. Ale również nie byłoby to możliwe, gdyby nie dyskretna opieka, finansowanie, zlecenie w końcu i stały zbyt, który zapewniało wojsko, czyli konkretnie w tym przypadku oddział 2 Sztabu Głównego Wojska Polskiego, no i konkretnie biuro szyfrów tam znajdujące się i dwaj oficerowie, podpułkownik Gwidon Langer i major Maksymilian Ciężki. Kompleks spraw związanych z enigmą to jest jedna rzecz. Na drugim planie wymieniłbym osiągnięcia w zakresie myśli lotniczej. Tutaj to było coś absolutnie niebywałego, gdzie właściwie no nie mając wcześniej sprzed I wojny światowej większych tradycji, bo przypomnę, pierwszy samolot na ziemiach polskich zbudowany został w Warszawie około roku 1910, I sukces, można powiedzieć, był tak duży. Powstawało kilka maszyn, ale ta najbardziej znana, Cywińskiego i Zbierańskiego, jest właśnie z tego czasu, że władze rosyjskie uznały, że dosyć tego dobrego i poleciły rozwiązać Towarzystwo Awiata i sen o lotnictwie polskim, czy nawet lotnictwie Królestwa Polskiego rozwiać się musiał. Trochę lepiej było w zaborze austriackim, gdzie tutaj działania Polaków nie napotykały na przeszkody czynione przez władze. Ale dopiero od uwolnienie Politechniki Warszawskiej od rosyjskiego gorsetu, pojawienie się tam profesora Czesława Witoszyńskiego, który zainteresował się lotnictwem i wziął pod swoje skrzydła adeptów Wydziału Mechanicznego, którzy właśnie interesowali się lotnictwem. Powstała tam grupa lotnicza, później koło naukowe temu poświęcone i w latach 20. już wypuściły uczelnię nieodległą od przystanku Historia, szeregi bardzo uzdolnionych, jak pokazała przyszłość, młodych konstruktorów lotniczych. Co jest istotne, żebyśmy mieli tę jasność, bo tutaj w roku 1939 okazało się, że mieliśmy znakomite osiągnięcia, jeżeli chodzi o płatowce, tak? Czyli o to wszystko, co tworzy samolot i co wygląda jak samolot, ale jeszcze samo nie lata, bo do tego jest potrzebny silnik lotniczy. Z tym szło nam gorzej, można powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o konstrukcje lotnicze, to tutaj mamy osiągnięcia bardzo, bardzo znaczące. By wymienić samoloty serii P, tak zwanego z polskim płatem, skonstruowane przez inżyniera Zygmunta Puławskiego. Na najfinalnym stadium był samolot myśliwski PZL P-24, produkowany na eksport, używany w państwach bałkańskich, który dzielnie jeszcze w 1941 roku bronił nieba Grecji przed włoską Regią Aeronautiką. Inny przykład to samolot bombowy PZL-37 Łoś. Konstrukcja znacznie bardziej skomplikowana i złożona, która w roku 1939 jeszcze nie mogła wykazać pełni swoich możliwości, bo proszę wykonać proste działanie, żeby sobie uświadomić, jak duże to było osiągnięcie, zobaczyć, jaką niewielką masę i rozmiary miał ten samolot, jaki miał udźwig bomb i porównać go ze standardowymi typami, na przykład brytyjskim Vickersem Wellingtonem czy niemieckim Heinklem He-111. No i wtedy okaże się, że inżynierowie Jerzy Dąbrowski oraz Piotr Kubicki stworzyli coś fenomenalnego, co zakładając, że historia dałaby nam jeszcze rok pokoju, mogło rzeczywiście uzbroić nasze lotnictwo w bardzo groźną i skuteczną broń. I jako trzeci przykład wymieniłbym tutaj osiągnięcia w zakresie broni strzeleckiej. Niby pistolet wzór 1935 VIS skonstruowany przez inżyniera Piotra Wilniewczyca i inżyniera Jana Skrzypińskiego, produkowany w państwowych wytwórniach uzbrojenia, głównie w fabryce radomskiej, był czymś takim, co odegrało, można powiedzieć, bez tego trudniej byłoby wojować w podziemiu, tak? Ponieważ rozwinięcie pewnych możliwości produkcyjnych pozwoliło, że z chwilą, kiedy od roku 1941 mniej więcej stawało się jasne, że Niemcy jednak wojnę tę przegrają i rozwijający się ruch podziemny w Polsce zaczął zaopatrywać się w broń różnymi sposobami, na dużo większą skalę niż do tej pory, okazało się, że istnieją możliwości produkcyjne w postaci właśnie sięgnięcia do technologii rozwiniętych wcześniej, bo zrozumiałe, karabin ręczny to broń długa i nieprzydatna w partyzance miejskiej, natomiast broń krótka, czy pistolet maszynowy, Wilniewczyc skonstruował też ze Skrzypińskim pistolet maszynowy, eksperymentalny bardziej można powiedzieć, wzór 1939 Mors. To wszystko doprowadziło do tego, że było możliwe w warunkach konspiracyjnych rozwinięcie produkcji składania nawet z wykradanych z fabryki już niemieckiej wtedy w Radomiu Wisów, po prostu podzespoły stamtąd były zabierane na potrzeby podziemia, a co jest jeszcze ważniejsze, to chodzi o produkcję pistoletu maszynowego Błyskawica, który skonstruowali inżynierowie Antoni Zawrotny i Seweryn Wilander, i to był jedyny taki przypadek na całym obszarze okupowanym przez Niemcy. Więc mamy tutaj zaznaczone 3 pola. Ta broń strzelecka nam ją zamyka. No i jeszcze o pewnym micie trzeba powiedzieć. Ten VIS, czyli siła dla osób nieznających łaciny, uzupełnijmy, to było coś, co dawało w pewnym sensie także siłę moralną i taką gwarancję pewnego spokoju, nawet jeżeli przeciwnik był w roku 1944, tak, w czasie akcji Burza, no, uzbrojony znacznie silniej. Bez tego właściwie trudno sobie wyobrazić myślenie o polskim podziemiu zbrojnym. Zaryzykowałbym taką tezę po prostu. Byłyby duże trudności z zaopatrzeniem w te podstawowe instrumenty walki, jakimi jest broń krótka, broń osobista, przydatna właśnie do walki miejskiej, gdyby nie rozwój tejże technologii. Na tych 2 przykładach, bo chodziło tutaj, podkreślam, o polską myśl techniczną, a nie tylko o recepcję wynalazków zagranicznych, które przejmowano zgodnie z patentami albo bez nich, bowiem one wygasły. No i to pole oczywiście zostało tutaj w mojej wypowiedzi pominięte. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Tylko dodam ze swojego podwórka, że akurat fabryka płatowców, którą Polacy utworzyli w Turcji, tak samo jak silników pod koniec wojny, była bardzo długo tak nazywana Polską i jakby w tureckiej historiografii dalej mówiliśmy właśnie o niej jako Polska, więc taki pozytywny akcent w tej naszej sprawie. Warto odwiedzić Cezareę. Tak, bo to tak się to miasto nazywa. Więc dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie jakby z tej serii do pana Dawida Gralika. Chciałabym zapytać, trochę odwrócić to pytanie i zapytać o to, jak te wynalazki Polaków wpłynęły, czy wpłynęły może przede wszystkim na zmianę prowadzenia sztuki wojennej. Czy miały jakiś wpływ, czy jakoś ją unowocześniły, czy też w żaden sposób nie wpłynęły? Znaczy, myślę, że można jak najbardziej wskazać kilka takich przypadków. Pozwolę sobie odnieść się w szczególności do bliskiego mi XIX wieku. Myślę, że z racji na moje zainteresowania badawcze skupiające się chociażby na epoce napoleońskiej, mogę chociażby podać jako taki przykład lance. Oczywiście Polacy jako naród nie wymyślili lancy jako broni, aczkolwiek można powiedzieć, że w perspektywie pola walki początku XIX wieku jak najbardziej przywrócili ją do powszechnego użycia, co w sumie swoje korzenie ma jeszcze w wieku XVIII, kiedy to powstają praktycznie pierwsze formacje ułańskie tworzone przez Tatarów, biorą udział w Wielkiej Wojnie Północnej, potem w wojnie o sukcesję polską. Następnie tego typu formacje powstają właśnie w Armii Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z racji tego, że był to okres Unii Polsko-Saskiej, tak więc tego typu formacje powstały także również w Armii Saskiej, także potem pokazały one tam swoją skuteczność, w związku z czym zaczęły one także powstawać w innych krajach, chociażby w Prusach czy w Austrii, i swoje takie, można powiedzieć, apogeum mają właśnie w okresie wojny napoleońskiej. Mamy oczywiście liczne sukcesy polskich ułanów czy też szwalerów, chociażby bitwę pod Albuerą, tak, gdzie mamy to słynne rozbicie blokady Kolborna przez ułanów nadwiślańskich, co można powiedzieć buduje taką sławę polskich ułanów i niejako także rozprzestrzenia używania lancy jako broni, ponieważ była to broń, która praktycznie w XVIII wieku już wyszła z użycia, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią. I po 1815 roku, a więc praktycznie po zakończeniu wojen napoleońskich, ta broń tak naprawdę wraca niejako do łask. Można także jako inny przykład, można uznać także wkład Polaków w rozwój broni chociażby rakietowej, chociażby można tutaj przywołać już postać XVII-wiecznego artylerzysty, ale także twórcy różnego rodzaju dzieł Kazimierza Siemieniowicza, który chociażby jako pierwszy wskazał na możliwość istnienia układu delta, który potem wykorzystywano chociażby w samolotach wojskowych już po okresie II wojny światowej, i który jednak w tym czasie nie wykorzystywano i który dopiero po II wojnie światowej wszedł tak naprawdę na użycie. Podobnie jeżeli chodzi na przykład o budowę rakiet wielostopniowych, tak, to też był pomysł Siemieniowicza, który też dopiero został zrealizowany po II wojnie światowej. Jeżeli na przykład Państwo spojrzycie na materiały wideo z chociażby wypraw na Księżyc, tak, misja Apollo, to właśnie były to rakiety wielostopniowe, które właśnie dopiero wówczas były możliwe do budowy. Jeżeli chodzi o takie wykorzystywanie ściśle wojskowe. To można także powiedzieć o próbach prowadzonych po 1815 roku, co miało związek z tym, że w tym czasie dosyć sporą popularność zdobyły tak zwane race kongrewskie. Był to wynalazek angielskiego inżyniera Williama Congrewa, wykorzystywany chociażby do spalenia floty duńskiej pod Kopenhagą, czy też jeśli chodzi o bitwy polowe, na przykład w bitwie pod Lipskiem. I Polacy po raz pierwszy w sobie mieli z nimi taką większą styczność w okresie oblężenia Gdańska w 1813 roku. I tu można wymienić postać dosyć znaną w historii Polski, aczkolwiek raczej nie kojarzoną z takimi kwestiami ściśle technicznymi, mianowicie Józefa Bema, który właśnie był jednym z członków takiego grona, które właśnie zajmowało się eksperymentami właśnie z pociskami, czy jak wówczas właśnie mówiono, racami. Nawet w 1819 roku przedstawił wielkiemu księciu Konstantemu dwie prace, uwagi o rakietach zapalających oraz doświadczenia nad zapalającymi rakietami Congrewa zebranymi w Królewskiej Polskiej Artylerii do roku 1819, gdzie wykazywał, że jest to broń możliwa do budowy i do obsługi przez Polaków. Poza Bemem, jako osoby zaangażowane w pracę nad rakietami, można wymienić dwóch innych Józefów, mianowicie Józefa Kusińskiego, konstruktora wyrzutni rakietowych, w tym całkowicie autorskiej wyrzutni zamontowanej na murzu artyleryjskim, czyli mobilnych, w przeciwieństwie do tych wcześniejszych, które miały charakter stały i które można, tak mówiąc troszkę pół latem, pół serio, uznać za dalekiego przodka słynnych wyrzutni Katiusza, a także Józefa Jaszowskiego, twórcę regulaminu musztry, a potem także dowódcę oddziału rakietników. Na marginesie Jaszowski pozostawił po sobie dość ciekawe wspomnienia, zatem osoby zainteresowane tym tematem zachęcam do ich lektury. No i mając właśnie to poparcie ze strony naczelnego wodza, czyli wielkiego księcia Konstantego, w 1822 roku powstał Korpus Rakietników na czele z Francuzem służącym w polskiej armii od czasów wojen napoleońskich, generałem Piotrem Pontompsem. Sam oddział był dość skromny, bowiem składał się z około 300 żołnierzy. Co ciekawe, działalność korpusu była spowita swego rodzaju tajemnicą wojskową, chociażby podczas ich corocznych manewrów przeprowadzanych na Pogąskach, obecnie jest to dzielnica Warszawy, a wówczas była to miejscowość podwarszawska. Otoczano te manewry dosyć szczelnym kordonem, tak żeby było to zaskoczenie podczas mogących wybuchnąć działań wojennych. Zresztą tak się faktycznie stało, chociażby w czasie manewru pod Brześciem przeprowadzonych w 1823 roku. Wykorzystanie właśnie oddziału rakietników było zaskoczeniem zarówno dla strony przeciwnej, ponieważ były manewry polsko-rosyjskie, jak i ciekawe także dla naszych własnych żołnierzy, ponieważ po raz pierwszy tak naprawdę mieli oni styczność właśnie z tym rodzajem broni. Przechodząc do kwestii czysto technicznych, jak już wspominałem, BEM zajmował się także konstrukcją tych rakiet. Opracował on ich kilka typów, które ostatecznie wprowadzono do uzbrojenia. Były to rakiety kalibru 2,5 oraz 4 cale, poza kalibrem jednak nie różniące się pod względem konstrukcji. Stosowano kilka rodzajów głowic: zapalającą, wybuchową, kartaczę, czyli przeznaczoną do rażenia zwartych oddziałów wojska, piechoty czy kawalerii, oraz w kształcie kuli lub stożka, co sprawiało, że była to broń wielofunkcyjna. Innymi zaletami wprowadzonych wówczas polskich wyrzutni była ich lekkość i stosunkowo prosta obsługa, a także donośność, która była podobna do klasycznej ówczesnej artylerii, ponieważ wynosiła około 2 km. Z kolei ich wadami była niska celność, związana na przykład z podatnością na działanie wiatru, a także stosunkowo wysokie koszty produkcji, które były trzykrotnie wyższe niż w przypadku klasycznej amunicji artyleryjskiej. Tym samym była to broń przydatna w określonych warunkach, na przykład w razie potrzeby ostrzału większych zgrupowań wojsk czy podczas oblężeń. Tak się też zresztą stało w okresie bitwy pod Olszką Grochowską w trakcie powstania listopadowego, gdzie w sumie jednoznacznym sukcesem właśnie oddziału rakietników było powstrzymanie żarży ruskiej kawalerii w trakcie właśnie tej bitwy. Jeżeli szukamy też innych przykładów, to myślę, że można wskazać na postać generała Ludwika Mierosławskiego. Jest on także przede wszystkim znany jako naczelny wódz Powstania Wielkopolskiego w 1848 roku, a także pierwszy dyktator Powstania Styczniowego, czy też jest znany także jako teoretyk wojskowości, twórca pierwszego szerszego opracowania dotyczącego Powstania Listopadowego. Jednakże starał się także działać na polu różnego rodzaju wynalazków, konstrukcji wojskowych, gdyż uważał on, że właśnie jego konstrukcje mogą w jakiś sposób zniwelować przewagi, na przykład rzuca się tutaj najbardziej w oczywiście przewaga liczebna, którą dysponowali zaborcy. I tak naprawdę pierwsze eksperymenty Mieroszewskiego to faktycznie okres powstania wielkopolskiego 1848 roku, kiedy to starał się wprowadzać chociażby improwizowane fortyfikacje w postaci koszy wypełnionych ziemią, które służyły właśnie jako tylko doraźne osłony dla walczących wojsk. Z kolei szersze prace prowadził on przed wybuchem powstania styczniowego, zresztą wykorzystując na to sporą część różnego rodzaju darowizn czy też składek, co zresztą powodowało dużo zarzutów kierowanych do jego osoby. Tych wynalazków, które powstały przed powstaniem styczniowym, tak naprawdę było ich kilka. Jako pierwszy można chociażby wymienić karabin konstrukcji Mieroszewskiego, tak zwaną Mierosławkę. Do dzisiaj zachowały się 3 egzemplarze tej broni, z czego w Polsce znajduje się jedna, jest ona w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, którą wyróżniało od ówczesnych broni to, że podążała ona w kierunku przeciwnym do ówczesnych konstrukcji, to znaczy, że na Zachodzie raczej starano się zmniejszać kaliber broni, tymczasem broń opracowana przez Mieroszewskiego miała kaliber stosunkowo duży, ponieważ było to 18,5 mm. Mieroszewski sugerował to tym, że umożliwiało to wykorzystywanie różnych typów amunicji, tak? I tym samym dzięki temu była to broń, która jakoś dawała większe pole manewru. I z innych można chociażby wymienić takie wielofunkcyjne tarczoplecaki, które z jednej strony właśnie mogły służyć jako właśnie plecak, a z drugiej strony miały także mieć taką formę improwizowanych tarcz. W zamierzeniu miały zapewniać żołnierzom jakiegoś typu ochronę. No i trzeci, najbardziej myślę kontrowersyjny projekt, czyli tak zwane kosowozy, które także miały być swego rodzaju rodzajem mobilnej fortyfikacji polowej, która miała właśnie posuwać się wraz z oddziałami, właśnie zapewniać Polakom odpowiednią ochronę. No, aczkolwiek praktyka polowarki pokazała, że tak naprawdę był to wynalazek bardzo nieskuteczny. Zresztą potem także Mieroszewski usłyszał zarzuty, że tak naprawdę to, że te wozy, które pierwotnie skonstruowano w Belgii i które przesłano do zaboru pruskiego, zostały faktycznie skonfiskowane i potem musiano nowe wozy improwizować już tak naprawdę przed samym powstaniem, czy także już po jego wybuchu, co tak naprawdę opóźniało całość prowadzonych działań właśnie przez oddział Mieroszewskiego. Tak więc jak najbardziej można wskazać takiego typu wynalazki, aczkolwiek można wskazać, że jednak były to wynalazki nieudane, zarówno jeżeli chodzi właśnie o Mieroszewskiego, jak i rakiety, które wraz z pojawieniem się bardziej dalekosiężnej artylerii w drugiej połowie XIX wieku także przeszły, można powiedzieć, do lamusa i dopiero wróciły w nowoczesnej formie znanej z II wojny światowej, czy też z czasów współczesnych, którą możemy śledzić chociażby w trakcie trwającej obecnie wojny na Ukrainie. Dziękuję bardzo. To ja bym chciała w drugiej serii pytań wrócić do pana profesora Baczkowskiego i kontynuować temat tych fortyfikacji. I zapytać o te fortyfikacje w XVIII i XX wieku i o to czy Polacy, no oprócz wspomnianego już Tadeusza Kościuszki, mieli jakiś wkład w rozwój tych fortyfikacji, czy nie? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, to jaki? I czy w Galicji zostało coś, na co warto zwrócić uwagę? Sprawa budowy fortyfikacji była zawsze pochodną potęgi państwa, które zlecało takie inwestycje. No my doskonale zdajemy sobie sprawę, że Rzeczpospolita, ta upadająca Rzeczpospolita w XVIII wieku była państwem bardzo słabym, z bardzo niewielkim w stosunku do sąsiadów chociażby budżetem militarnym. No w wieku XIX mamy dwie formy polskiej państwowości, czyli Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie, przynajmniej do roku 1830, które mogły prowadzić jakąś politykę militarną. A więc okresy samodzielnego wznoszenia fortyfikacji to schyłek XVIII wieku po powstanie kościuszkowskie, a potem ten okres lat 1807-1831. W XVIII wieku w ogóle nastąpił pewien przełom. Chodzi tu oczywiście o ostatnią ćwierć tego stulecia, mianowicie pojawili się polscy inżynierowie wojskowi, polscy fortyfikatorzy. W dotychczasowej historii Rzeczpospolitej tymi fortyfikatorami byli przede wszystkim cudzoziemcy. Włosi, Niemcy, Francuzi, Holendrzy, zajmujący się zarówno fortyfikacją na przyszłych polach walk, jak i budowlą obiektów cywilnych. Chyba najlepszym z takich przykładów jest chociażby Tilman van Gameren, który z jednej strony budował fortyfikacje stałe w postaci chociażby okopów Świętej Trójcy, a z drugiej strony budował pałace czy kościoły z kościołem Sakramentek w Warszawie na czele. A więc polskich fortyfikatorów prawie w ogóle nie było. Kilka nazwisk takich z końca XVII wieku, takich jak chociażby Mieroszewski, to jednak było zbyt mało, żeby mówić o jakiejś polskiej myśli fortyfikacyjnej. Ona się rzeczywiście zaczyna pojawiać w ostatniej ćwierci XVIII wieku, związana po części z Tadeuszem Kościuszką, którego wszakże najwybitniejsze realizacje znalazły się na terenie Ameryki Północnej. Dalej wspomniany przeze mnie Karol Sierakowski, ale tak naprawdę w tym okresie możemy mówić chyba tylko o dwóch, i to zresztą bardzo słabych twierdzach, jakie były wznoszone przez Polaków, czy z udziałem właśnie polskich inżynierów. Pierwsze to nieustannie modernizowany w taki dość beznadziejny już sposób Kamieniec Podolski i drugi to niewykończona twierdza wawelska, budowana jako ostatnie dzieło obronne Rzeczypospolitej w latach 790-1792 z wykorzystaniem nowoczesnej fortyfikacji kleszczowej. A więc to było dzieło na pewno nowoczesne, zaprojektowane logicznie, natomiast ukończone dopiero przez Austriaków w latach 1850-1852, mimo upływu półwiecza, ten zarys rozpoczęty przez polskich architektów w końcu XVIII wieku został przez Austriaków uznany za dzieło godne właśnie dokończenia i to w zasadzie według projektów zbliżonych do pierwotnych. Jeżeli mówimy o XIX stuleciu, to tak naprawdę Polacy uczestniczyli i jako inżynierowie, i jako państwo w budowie dwóch twierdz, a właściwie w budowie jednej i modernizacji drugiej. Tą pierwszą to twierdza Modlin, rozpoczęta w 1807 roku, z tym, że udział Polaków był tutaj średni, gdyż twierdza została zaprojektowana przez inżynierów francuskich. Miał w tym również swój udział bezpośrednio cesarz Napoleon, natomiast ta twierdza była twierdzą należącą do Księstwa Warszawskiego, obsadzoną załogą Księstwa Warszawskiego, forsownie rozbudowywaną przez ponad połowę wojsk polskich w latach 1811-1812, ale pod nadzorem francuskim. Druga z tych twierdz to twierdza zamojska, kupiona przez rząd Królestwa Polskiego od rodziny Zamojskich i w latach 20. XIX wieku zmodernizowana przez oficerów Królestwa Polskiego, gdzie też musimy oczywiście wziąć pod uwagę, że wśród tym korpusie inżynieryjnym znajdowali się Francuzi, którzy jeszcze na ziemię polskie dotarli razem z Napoleonem. Więc takie można powiedzieć polsko-francuskie twierdze Modlin i Zamość, które notabene odegrały istotną rolę. Pamiętajmy, że Modlin w 1813 roku prawie 10 miesięcy bronił się przed atakującymi wojskami rosyjskimi. Natomiast Zamość, wspólnie zresztą z wspomnianym już wcześniej Modlinem, to w końcowej fazie powstania listopadowego dwa ostatnie punkty oporu wojsk polskich. Więc pewien wkład, paradoksalnie, w dobie zaborów Polacy w budowę i obronę własnych twierdz mieli. Po 1831, po upadku powstania listopadowego, sytuacja się zmienia. Już nie ma żadnego państwa polskiego czy jego namiastki, nie ma armii polskiej, nie ma polskiego korpusu inżynieryjnego. Natomiast tutaj oczywiście państwa zaborcze wchodzą z coraz większym impetem, jeżeli chodzi o inwestycje. Praktycznie rozpoczyna się to na terenie zaboru pruskiego od budowy twierdzy poznańskiej w 1828 roku. Po 1832 rozpoczyna swoje inwestycje Rosja. Czy to będzie Cytadela Warszawska, czy forteca w Dęblinie, czy następnie rozbudowa twierdzy modlińskiej, czyli kontynuacja modernizacji twierdzy zamojskiej. Co ciekawe, Austriacy są tutaj na ostatnim miejscu. Podjęli swoje inwestycje dopiero w roku 1850 i bez specjalnego przekonania prowadzili je po rok 1916. I proszę Państwa, tutaj mamy do czynienia oczywiście z kilkoma ciekawymi obiektami, jeżeli chodzi o Galicję. Mianowicie powstały tu dwie twierdze, twierdza w Krakowie i twierdza w Przemyślu oraz cytadela we Lwowie razem z lwowskim obozem ufortyfikowanym, reprezentującym zresztą znikome walory obrony. Z tych twierdz chyba najciekawsza jest twierdza krakowska. Mianowicie twierdza ta stała się swoistym muzeum myśli militarnej, w trakcie budowy. W drugiej połowie XIX wieku mamy sytuację taką, że mniej więcej co 20 lat zmienia się system wznoszenia fortów, zmieniają się parametry artylerii oblężniczej, zmienia się również budulec, początkowo kamień i cegła, następnie cegła i lany beton, wreszcie cegła i żelbeton w postaci stropów, by zakończyć na fortach budowanych już całkowicie z żelbetonu. A więc twierdza Kraków była i jest, bo ona częściowo funkcjonuje jako obiekt zabytkowy czy kompleks budynków zabytkowych do dnia dzisiejszego, była o tyle ciekawa, że jednocześnie na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowały tam najnowocześniejsze dzieła obronne, dzieła przestarzałe, dzieła kompletnie przestarzałe oraz dzieła o charakterze muzealnym, mimo że wzniesione dopiero 30 lat temu. Takim bardzo ciekawym, nieistniejącym już elementem twierdzy Kraków była ciągła fortyfikacja bastionowa, wybudowana wokół miasta, ukończona w roku 1866 w trakcie wojny austriacko-pruskiej, którą w zasadzie po zakończeniu tej wojny można było spokojnie rozebrać jako fortyfikację już przestarzałą w chwili ukończenia. Dlatego z takim pewnym przekąsem właśnie opowiadam o twierdzy krakowskiej, gdyż ona pokazywała wszystkie problemy epoki, mianowicie zbyt szybki postęp technologii, by wznoszone forty, które miały funkcjonować przez kilkadziesiąt lat, trzeba było nagle opuszczać, porzucać, zamieniać w obiekty o charakterze magazynowym, gdyż już nie spełniały warunków nowoczesnego pola walki. Tak więc te obiekty w postaci właśnie twierdz przede wszystkim przemyskiej i krakowskiej zasługują na naszą uwagę. Twierdza przemyska była realizowana trochę później, wobec tego nie miała aż tylu faz rozwojowych w porównaniu z twierdzą krakowską. Natomiast trzeba też pamiętać, że przy budowie tych twierdz brała udział grupa inżynierów austriackich czy później austro-węgierskich różnej narodowości, w tym także narodowości polskiej, ale byli tam zaangażowani także inżynierowie nie pochodzący z państwa zaborczego i takim ciekawym przykładem inżyniera był Szwajcar, generał Daniel Salis-Solio, który tyle miał wspólnego z Polakami, iż w swoich pamiętnikach opisywał o swoich nieustannych romansach z pięknymi mieszkankami Przemyśla, do których miało dochodzić, kiedy on właśnie odpowiadał za budowę kolejnych obiektów obronnych w tej twierdzy. Zresztą wyrażał się bardzo pozytywnie na ogół o Polakach, patrząc na nich nie jako zaborca, a jako swoisty najemnik szwajcarski, rzucony na zupełnie inny teren operacji zbrojni. Tak więc mamy ciekawe obiekty na terenie Galicji, ale znowu można sobie zadać pytanie, czy one się czymś wyróżniają na tle innych ziem polskich i czy się wyróżniają czymś na tle Europy? I tu już odpowiedź byłaby dużo trudniejsza, ponieważ inżynierowie państwa rosyjskiego zbudowali twierdze nie mniej imponujące niż te, które budowało państwo austriackie, chociażby twierdzę dęblińską, następnie rozbudowę twierdzy modlińskiej i całego warszawskiego rejonu umocnionego. Tak więc wydawać się może, że pod względem koncepcyjnym te twierdze budowane na ziemiach polskich przez Rosję były o wiele bardziej zaawansowane. Natomiast jeżeli chodzi o różnorodność obiektów, to chyba właśnie w Galicji, a szczególnie w Krakowie, typologia ich jest większa i może bardziej urozmaicona niż tych wielkich twierdz rejonu podwarszawskiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze. I teraz chciałabym drugie pytanie do pana profesora Deszczyńskiego zadać i zapytać o książkę, której jest pan współautorem, czyli o Wynalazki ludzkości. Jakby pan mógł z niej wybrać takie parę sylwetek Polaków, którzy mieli właśnie wkład w rozwój techniki wojskowej, o których warto pamiętać, a może o których jakby rzadko się wspomina i nie są to osoby powszechnie kojarzone? Dziękując za to pytanie, powiedzieć trzeba, że był pewien problem z selekcją i niektórzy się ze swoimi wynalazkami nie zmieścili, ponieważ książka ta miała mieć taki wymiar bardziej uniwersalny, a nie polonocentryczny. Więc pozwolę sobie tutaj wspomnieć o rzeczach, które są w tej książce wymienione, a także o kilku, które są bliskie mojemu sercu. Poza tym trzeba też zwrócić uwagę na to, że czasy się zmieniają i to, co było czytelne dla mojego pokolenia albo dla kogoś młodszego o 10 lat od przeciętnej słuchaczy tego programu, wcale nie jest takie oczywiste dla osób, które dziś słuchając naszej wymiany zdań zdobywają rudymenty wiedzy o rozwoju techniki wojskowej w Polsce w czasach nowszych. Dlatego będzie to taka mieszanka. Więc z jednej strony porucznik i inżynier Józef Kosacki, plutonowy Andrzej Garboś, którzy w 1940 roku, znajdując się w Wielkiej Brytanii, później pełnili służbę w Centrum Wyszkolenia Łączności Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, stanęli do konkursu takiego na szybko rozpisanego przez brytyjskie Ministerstwo Wojny o projekt wykrywacza min, ręcznego wykrywacza min, ponieważ bardzo szybko okazało się, że śmierć zagrzebana pod ziemią no, może być naprawdę bardzo, bardzo groźna. Zabija albo od razu, albo okalecza, także ślady tego nosi na sobie, czy raczej nie nosi już, tak, bo traci na przykład kończynę ten, który nie miał szczęścia, tak, i widzą to wszyscy inni. Im się udało skonstruować, wykorzystując przedwojenne zresztą jeszcze studia kolegi, który nie mógł się wydostać z kraju, udoskonalone, oparte też pewnymi tutaj rozwiązaniami brytyjskimi, które były ogólnie znane, plecakowy wykrywacz min, który od 1942 roku po sprzedaży, odprzedaży patentu za symboliczną złotówkę, czyli pensa w tym przypadku, używany był przez armię brytyjską i o ile mnie pamięć nie myli, również Amerykanie się tym zainteresowali. Takim głośnym debiutem jego na dużą skalę była bitwa pod El Alamein w 1942 roku w Afryce Północnej, gdzie no, niewątpliwie rozminowanie pasów, którymi miała przejść piechota, a także czołgi i wozy bojowe, no, zdecydowanie zmniejszyło liczbę strat i w sensie takim humanitarnym, ludzkim, tak, bo wojna niestety wiąże się z zabijaniem, ale ten wynalazek, który potrafi ocalić życie, czy zdrowie jest tutaj szczególnie cenny, to myślę, że o tych dwóch Polakach pamiętać trzeba. Z drugiego pola, no, tak, tego bardziej związanego z destrukcją, jest taki trochę zapomniany wynalazek, ale niesłychanie ważny i integralny, jeżeli chodzi o brytyjsko-amerykańską strategię złamania potęgi Rzeszy Niemieckiej poprzez bombardowania strategiczne. No i tutaj zasłużył się na tym polu kapitan pilot inżynier Władysław Świątecki, który niegdyś jeszcze w latach 20. w Polsce, w Lublinie, w zakładach mechanicznych Eplarz i T. Laśkiewicz zaczynał pracę, potem w Instytucie Badawczym Techniki Lotnictwa, później miał własną wytwórnię i skonstruował wyrzutnik bombowy, czyli no taki aparacik, prawda, który sprawiał, że precyzyjnie na sygnał bombardiera uwalniała się z komory bombowej czy podwieszona pod skrzydłem bomba i leciała w dół maksymalnie celnie, tak? Bo tutaj kwestia opóźnienia choćby o ułamek sekundy jest bardzo istotna i wtedy mogą zginąć nie ci, ku którym tę broń skierowano. I tenże wynalazek, który akurat w Polsce międzywojennej nie został jakby przyjęty przez władzę, nie wchodząc tutaj w powody, no, czasami zdarzały się rozmaite zgrzyty konkurencyjne i tak dalej, a czasem po prostu ktoś komuś bywało, że działał na nerwy, to też mogło być. Został kupiony przed wojną już przez firmy francuskie i włoskie, a w czasie II wojny światowej był przejęty przez Brytyjczyków i Amerykanów i szeroko zastosowany w tych największych samolotach bombowych nie tylko II wojny światowej, ale również pierwszej fazy zimnej wojny. Udoskonalony został przez innego Polaka, inżyniera Jerzego Rudlickiego, którego wszakże zapamiętamy, chociaż on również związany jest z tymi lubelskimi zakładami Plaż i Laśkiewicz, późniejsze po upaństwowieniu lubelska wytwórnia samolotów. Mianowicie skonstruował on bardzo wcześnie, na początku lat 20., montując jeszcze na starym francuskim samolocie szkolnym usterzenie, tak zwane usterzenie V albo usterzenie motylkowe. No to było zupełnie nowatorskie rozwiązanie i bardzo ładnie skądinąd i dekoracyjnie wyglądające, które dodawało lekkości właściwie każdemu samolotowi. Eksperymentalnie w Polsce w jednym z typów w maszynie liniowej Lublin R-13 zastosowano. Natomiast no, większą karierę zrobiło to usterzenie po II wojnie światowej i nawet jeszcze w czasach ostatnich, bo Lockheed F-117 Nighthawk, ten no, dosyć znany amerykański samolot, bombowiec taktyczny, właśnie takie usterzenie posiadał, skonstruowany w tej technologii, która miała obniżać czytelność, prawda, dla radaru i wszelakiej obserwacji. Właśnie usterzenie motylkowe okazało się lepszym od tego konwencjonalnego, które układa się w krzyż, ewentualnie w literę T, jak patrzymy od tyłu. No to to jest taki troszkę zapomniany wynalazek. Tutaj trzeba powiedzieć szerzej, że polscy konstruktorzy lotniczy w większości zasadniczo zostali, jak pani redaktor podała przykład Turcji, zostali po II wojnie światowej na Zachodzie i nie mieli specjalnych problemów ze znalezieniem pracy. W Wielkiej Brytanii, Kanadzie, także w Stanach Zjednoczonych Ameryki, więc tutaj o tych szczegółach już dalej mówić nie będziemy. Kolejny z przykładów, który chciałbym tutaj przywołać, to zapomniany trochę, ponieważ jesteśmy na poziomie lotnictwa. Teraz wydaje mi się, że trochę zapomniany i niedoceniany. Też niedaleko stąd na Polu Mokotowskim, prawda, rozpoczęła swoją, to było lotnisko kiedyś główne warszawskie, rozpoczęła swoją karierę słynna grupa RWD, złożona docelowo z dziesiątków w sumie już konstruktorów. Założyli ją Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura i Jerzy Drzewiecki. Po śmierci Wigury wraz z porucznikiem Franciszkiem Żwirką w 1932 Jerzy Wędrychowski wszedł do tego trzonu i skonstruowali oni samolot szkolno-treningowy RWD-8. Był to statek powietrzny wyprodukowany w Polsce międzywojennej w największej liczbie, nieuzbrojony, bardzo tani, prosty w eksploatacji, równocześnie wytrzymały, na którym, no właśnie, jaki był tego sens w sumie, bo zasadniczo odbiorcy mogliby myśleć, że będziemy mówili tylko o tym, co jest mocno najeżone tam karabinami maszynowymi, działkami, innego rodzaju bronią, a tutaj chodzi o samolot nieuzbrojony. Dlaczego on był taki ważny? Mianowicie dzięki niemu i dzięki łatwości i taniości procesu szkolenia w Polsce, dzięki staraniom Ligi Obrony Powietrznej Państwa, później Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, udało się wyszkolić rzeszę, po prostu rzeszę młodych pilotów, jeszcze nie wojskowych, ale takich, którzy już no, poczuli ten smak, jak to Janusz Meissner pisał, wiatrów po deszwach. I oni stanowili tę rezerwę kadrową, jeszcze nie objęci służbą wojskową przed wybuchem wojny, ale przedostawszy się, uzyskawszy miano turystów generała Wacława Sikorskiego, przedostawszy się na zachód do Francji, a zwłaszcza później do Wielkiej Brytanii, w latach kryzysu wojny, czyli nie 40, a właśnie 1941, 2, 3, gdy wykruszały się załogi dywizjonów bombowych, gdy wykruszały się załogi dywizjonów personel dywizjonów lotniczych, prawda, samoloty były jednoosobowe, jednomiejscowe najczęściej, to właśnie oni stanowili tę rezerwę kadrową, wyszkoloną jeszcze w końcu lat 30. właśnie na tych RWD-ziakach troszeczkę niedocenianych, a którym chyba należałoby przywrócić pamięć. To warto chyba o tym wspomnieć. I jeszcze jeden na myśl mi przychodzi zapomniany troszeczkę wynalazek. Major inżynier Rudolf Gundlach, który opracował tak zwany peryskop odwracalny, czyli aparat umożliwiający obserwację z zakrycia, no konkretnie chodziło o kadłub wozu bojowego, samochodu pancernego lub czołgu różnych rozmiarów. Obszar nie tylko powiedzmy w 90-stopniowym polu widzenia przed nami, ale możliwie bez odwracania się szczególnie do tyłu, prawda, bo z tyłu też może przyjść zagrożenie. Za pomocą tak zwanej nasadki, nakładki pryzmatycznej możliwe było odwrócenie peryskopu przy nieruchomym siedzisku, tak? Czyli patrzyliśmy w przód, a widzieliśmy w tył. I tenże peryskop użyty w budowanych w Polsce nowoczesnych czołgach lekkich 7TP, które były udoskonaloną wersją w brytyjskiej konstrukcji Vickersa. No, tak się spodobał na świecie, że został zakupiony już przed wojną. No i później w II wojnie światowej siły wojska pancerne w zasadzie wszystkich armii sojuszniczych, bo nawet Związek Sowiecki sobie skopiował był, łamiąc tutaj, nie zawierając żadnej umowy jakby z twórcą czy reprezentantami jego patentu. No i korzysta się z tego rozwiązania no, tam, gdzie jeszcze są peryskopy optyczno-mechaniczne. Tak? Dopiero elektronika, te najnowsze z ostatnich dziesięcioleci, z ostatnich dekad urządzenia wyeliminowały tenże trochę zapomniany wynalazek. Dziękuję bardzo. Ja z uwagi na to, że jakby czas nam ucieka, to pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie do pana Dawida Gralika, jakby trochę kontynuując to, o czym mówił przed chwilą pan profesor, zapytać o kamizelkę kuloodporną, dlatego że myślę, że to też jest wynalazek, o którym mało kto wie, że jest zawdzięczana Polakowi. Chciałam zapytać, kto ją wynalazł, kim on był i jak to właściwie było z tą kamizelką kuloodporną? Myślę, że warto zacząć od tego, że sprawa jest dosyć skomplikowana w tym przypadku z dwóch powodów. Po pierwsze, dzisiejsze kamizelki kuloodporne zdecydowanie różnią się od tych, przy których z udział mieli Polacy, o których będę za chwilę mówił, ponieważ te współczesne swoje korzenie mają w latach 60. XX wieku, kiedy to wynaleziono kevlar, tak, czyli materiał, z którego się obecnie te kamizelki tworzy. Druga sprawa to kwestia autorstwa właśnie tego, kto te polskie kamizelki kuloodporne wynalazł, do czego przejdę za chwilę. Jednakże warto wspomnieć, że pierwotnie funkcję kamizelek kuloodpornych pełniły pancerze, tak? No bo w momencie, w którym broń palna wchodzi na pola bitew, no to mamy jeszcze okres średniowiecza, czyli jeszcze oczywiście powszechne używanie różnego rodzaju pancerzy, uzbrojenia ochronnego. Zresztą to ciekawe, nie zarzucono ich do końca wraz powiedzmy z końcem okresu nowożytnego. Przykłady ich użycia możemy znaleźć nawet w wieku XIX, czyli nie mówię tutaj o wojskach regularnych, gdzie raczej ich wykorzystywanie nie miało takiego mieć charakteru ściśle, nazwijmy to kuloodpornego, ale można chociażby przywołać też ciekawy przykład takiego australijskiego gangu kierowanego przez Nila Kelly'ego, który wykorzystywał pancerze, które ważyły o dziwo aż ponad 40 kg, które mimo to swojej wagi uchroniły tylko głowę oraz tułów. Więc to była jedna droga, powiedzmy, rozwoju, czyli powiedzmy wykorzystywanie pancerzy, czysto metalowe konstrukcje. I drugą taką odnogą, która pojawiła się w XIX wieku, było budowanie kamizelek w oparciu o różnego rodzaju materiały. Po raz pierwszy tego typu kamizelka pojawia się w Irlandii około roku 1840. Było ono utworzone z kilku warstw skóry i tkanin. Z kolei w latach 80. XIX wieku Amerykanin George Goodfellow zaprojektował kamizelkę, która składała się z kilku warstw jedwabiu. I ten drugi projekt, mimo że nie zyskał większej popularności, stał się inspiracją właśnie dla pierwszej postaci, którą myślę tutaj warto przywołać, mianowicie dla Kazimierza Żeglenia. Żegleń był urodzonym w 1869 roku polskim zakonnikiem pochodzącym z Galicji, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i przez przełożonych z zakonu zmartwychwstańców, do którego należał, został wysłany do Chicago, gdzie wiadomo do dziś funkcjonuje spora Polonia. Przełomem dla Żeglenia były wydarzenia z 1893 roku, kiedy to został zastrzelony burmistrz Chicago Carter Harrison. I od tego momentu zaczął się zastanawiać właśnie Żegleń nad wynalazkiem, który by zapobiegał tego typu wydarzeniu. Pierwsza konstrukcja Żeglenia nie sprawdziła się. Testy nie okazały się pomyślne. Dopiero drugi prototyp, którego testy przeprowadzono w 1897 roku, okazały się efektywny, przy czym warto zaznaczyć, że właśnie opierał się w dużej mierze o wspomniany wcześniej wcześniej jedwab, także wzmocniony różnego rodzaju ogłosieniem czy też blaszkami metalowymi. Przy czym jednak Żegleń dosyć szybko zdał sobie sprawę z mankamentów swojej konstrukcji, przede wszystkim z, nazwijmy to, chaotycznego sposobu ich wytwarzania, przez co nie posiadały one takiej jakości, jaką mogłyby mieć, gdyby produkowano je w sposób maszynowy. Dlatego też dosyć szybko po udanych testach, także Żegleń uzyskał patent na swój wynalazek, udał się on do Europy, żeby znaleźć, nazwijmy to, współpracownika, który pomógłby mu rozwinąć seryjną produkcję jego wynalazku. I w tym momencie pojawia się druga ważna postać dla skonstruowania tej polskiej kamizelki kuloodpornej, mianowicie Jan Szczepanik. Szczepanik, urodzony w 1872 roku, podobnie jak Żegleń, co ciekawe, pochodził z Galicji. W momencie przybycia Żeglina do Europy Szczepanik miał już wyrobioną pewną reputację samouka wynalazcy. Nazwano go nawet polskim Edisonem czy galicyjskim geniuszem, co w sumie nie było bezpodstawne, ponieważ łącznie był on autorem wielu patentów z dziedziny fotografii, czy najbardziej nas tutaj interesującego tkactwa. Wracając do kamizelki, Polacy zawarli umowę, zgodnie z którą Żegleń przekazał koncepcję kamizelki zakładowi Szczepanika, zaś Szczepanik miał opracować technologię umożliwiającą produkcję seryjną, przy czym obaj panowie mieli się dzielić zyskami po połowie. Dosyć szybko w zakładzie Szczepanika przeprowadzono prace, w ramach których udoskonalono pomysł Żeglenia, tworząc kamizelkę zapewniającą lepszą ochronę, choć bez wprowadzenia większych zmian w jej konstrukcji. No i tutaj właśnie zaczyna się dyskusja na temat autorstwa, ponieważ z czasem zarówno Szczepanik, jak i Żegleń zaczęli oficjalnie uważać się za jedynych wynalazców właśnie tej kamizelki. Wpływ na to, że obecnie mimo wszystko bardziej znaną osobą jest Szczepanik, prawdopodobnie miał wypadek z 1902 roku, kiedy to karoca wyłożona materiałem właśnie kuloodpornym produkcji Szczepanika uratowała życie podczas zamachu bombowego królowi Hiszpanii Alfonsowi XIII, po którym właśnie Szczepanik zyskał dosyć spory rozgłos, także różnego rodzaju koronowane głowy zainteresowały się właśnie tym wynalazkiem, tutaj chociażby można wspomnieć cara Rosji Mikołaja II. No i sukcesy Szczepanika oczywiście w naturalny sposób irytowały Kazimierza Żeglenia. Mimo to nie zdecydował się on pójść na, nazwijmy to, drogę konfrontacyjną, wytoczyć sprawy sądowe czy innych tego typu rzeczy. Zamiast tego w 1905 roku sprzedał on za 30 000 rubli rządowi rosyjskiemu prawa do swojego wynalazku. Zresztą okazało się to dość dobrym interesem, ponieważ wkrótce potem kamizelki według patentu Żeglenia okazało się być wynalazkiem mimo wszystko przestarzałym, ponieważ nie zapewniały już ochrony przed nowymi typami broni i amunicji, które zapewniały większą siłę rażenia, tak? I przez to nie spełniały one swojej roli. No i także problemem była także dosyć wysoka cena tej kamizelki produkcji Żeglenia, czy też produkcji Szczepanika, ponieważ w przeliczeniu na dzisiejsze realia było to cena około 100 000 złotych, tak, więc była to cena, która dosyć mocno ograniczała grono potencjalnych nabywców. I dopiero właśnie powstanie tego kewlaru, o którym wspomniałem na początku odpowiedzi na to pytanie, doprowadziło do tego, że kamizelki kuloodporne stały się tak naprawdę czymś, co można uznać za zdecydowanie podstawowy element wyposażenia współczesnego żołnierza. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałabym podziękować moim dzisiejszym gościom za przyjęcie zaproszenia, za odpowiedzenia pytania, za jakby współtworzenie tego dzisiejszego programu. Dziękuję wszystkim Państwu za oglądanie kolejnych odcinków cyklu Jak Polacy tworzyli naukę. Zapraszam już w przyszłym miesiącu na ostatni odcinek tego cyklu, a dla Państwa, którzy jakby nie widzieli wszystkich, to dostępne są cały czas poprzednie odcinki. Wszystkich będzie 10, więc jakby zapraszam do oglądania tego, czego Państwo nie widzieli i jakby zainspirowania się tym, żeby szukać więcej, poznawać więcej ciekawych sylwetek Polaków i oglądać ciekawe odcinki cyklów przystanku Historia. Dziękuję bardzo.